Salon Polityczny Trójki. Zaprasza Beata Michniewicz. Dzień dobry, minister Michał Dworczyk, szef kancelarii premiera. Dzień dobry, panie, dzień panie dobry. czy potrzebny jest mediator, bo protestujący w Sejmie niepełnosprawni i ich opiekunowie zakończyli, by protestujący zakończyli protest bez poczucia m, przegranej. Na stole leżą propozycje przygotowane przez rząd Mateusza Morawieckiego, bardzo precyzyjne. Te ustawy tak naprawdę za chwilę wejdą w życie. Dzięki temu sytuacja niepełnosprawnych naprawdę poprawi się w sposób bardziej niż znaczący. Bo przypomnijmy, te postulaty, z którymi przyszli do parlamentu, czyli podniesienie renty socjalnej do wysokości najniższej emerytury zus czyli do 1029 zł, został spełniony. Stosowna ustawa została bardzo szybka. Przyjęta. To powtarzam Druga... pytanie. Czy potrzebny jest mediator, żeby protestujący mogli opuścić Sejm z poczuciem, że nie przegrali? Potrzebny jest dialog i potrzebna jest dyskusja oraz ewentualne doprecyzowanie oczekiwań protestujących, e, ponieważ. Ale oni to, doprecyzowali, zostało... że chcą 500 złotych w gotówce. To, co, no Bardzo tak, to jest precyzyjne, Panie Pani ministrze. redaktor zapomina o tym, że e, została przedstawiona Nie, cała ja lista... Cała lista propozycji, które będą jeszcze omawiane, konsultowane ze środowiskami osób niepełnosprawnych, a które będą finansowane z Daniny Solidarnościowej, która stworzy budżet na poziomie 2 miliardów złotych. I to będą dodatkowe 2 miliardy, bo w ciągu ostatnich dwóch lat Prawo i Sprawiedliwość zwiększyło nakłady na osoby niepełnosprawne o 3 miliardy. Teraz. Obecnie przyjęte rozwiązania legislacyjne to jest kolejny miliard, a później z Daniny Solidarnościowej e, jeszcze kolejne dwa miliardy. To Panie wszystko ministrze, powoduje... ja to wszystko wiem i ja to rozumiem, ale jeszcze raz pytam. Co państwo zamierzają zrobić, żeby protestujący opuścili Sejm? Liczymy na to, że ten protest się skończy, postulaty, z którymi te osoby przyszły do sejmu zostały zrealizowane. Ja rozumiem, że Ale dla niektórych osób uważają, może Ale jeżeli one uważają, że być... nie zostały, panie ministrze. Te Wiemy, osoby rozmawiają między sobą, te osoby zapraszają różnych um... Różne osoby do Sejmu. Te osoby protestujące za, 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 zapraszają różne osoby, postacie życia publicznego do Sejmu. Wczoraj był tam prezydent Lech Wałęsa. I był poproszony o mediację, ale nie był gotów mediować. Który też przekonywał osoby protestujące w Sejmie do tego, żeby opuściły parlament przy wszystkich swoich krytycznych wypowiedziach e, kierowanych pod adresem prawa i sprawiedliwości akurat tu jesteśmy zgodni e, sejm e, nie jest miejscem w którym tego rodzaju e, debata powinna być prowadzona korytarz sejmowy nie jest takim e, miejscem natomiast No więc może jest, potrzebna pobytu... jest może osoba która byłaby zaakceptowana i przez rząd i przez niepełnosprawnych która by Prowadziła jakieś rozmowy, byłaby łącznikiem między państwem i w wyniku tych rozmów Sejm, Sejm zostałby, że tak powiem, opuszczony, a, a, a protestujący nie mieliby poczucia krzywdy, bo oni ciągle ją mają. Tych kontaktów jest bardzo dużo i to nie tylko mówię o kontaktach na poziomie ministerialnym, które były na etapie przygotowania i prac legislacyjnych, ale również z przedstawicielami kancelarii Sejmu z samą szefową kancelarii Sejmu, a włączanie w to, z czym mamy do czynienia kolejnych osób, które cynicznie starają się wykorzystywać ten protest i politycznie upolityczniać go, czy politycznie jakoś zbijać na tym, zyski, tak jak niektórzy przedstawiciele partii opozycyjnych czy też pan prezydent Wałęsa wczoraj trudno było oprzeć się wrażeniu że wykorzystał Ale gotowość do mediacji, całkowicie instrumentalnie Gotowość do mediacji oferowała Janina Ochojska na, na przykład ja nie mówię, że ona była I to jest, najlepsza. Pani redaktor, pytanie, czy w takim razie osobę, która jest zaangażowana po jednej ze stron, należałoby wybierać do tego, aby prowadzić taki dialog, taką dyskusję. Są tutaj. Dobrze, ale dwie ja pytam, o całą, samą instytucję mediatora. Czy państwo o tym myśleli, czy pomyślą? Może, może ktoś ze strony kościelnej? Pani redaktor, były do tej pory prowadzone różnego rodzaju rozmowy w różnych formatach. Rząd przedstawił e, propozycje, tak jak powiedziałem, rewolucyjne e, i teraz e, wszystkie e, przesłanki są takie, e, że ten protest powinien być czy zakończony, czy zawieszony. Zacznijmy, zaczekajmy chwilę, aż zacznie działać to nowe uchwalone przez parlament e, prawo. Zobaczmy, jak się poprawia sytuacja osób e, niepełnosprawnych. I te te... Osoby my w Sejmie te i rozwiązania, i patrzeć, jak się które popraga, zostały sytuacje. przyjęte, to są rozwiązania systemowe, które są o wiele szersze niż oczekiwania formułowane przez osoby protestujące, bo przypomnijmy, te osoby reprezentują grupę stosunkowo niewielką, dwustu kilkudziesięciu tysięcy osób Pani niepełnosprawnych, ministrze. a wszystkich osób z niepełnosprawnością w różnym stopniu w Polsce mamy ponad 4,5 miliona. Ale to tak może wyglądać, że te osoby będą w Sejmie pozostawać do momentu, kiedy będzie, będą działać te. Te, te nowo uchwalone ustawy, może będą czekać na skutki daniny Solidarnościowej, to będzie bardzo du dużo czasu upływało i będzie coraz większe zmęczenie i napięcie. Polska jest krajem demokratycznym, a w pewnych sprawach nawet liberalnym, bo proszę sobie wyobrazić parlament francuski, że brytyjski, mądrość, czy żeby, amerykański, żeby doprowadzić do w którym by tego dopuszczono protestu. do takiego protestu. Nie ma takiej możliwości. U nas ten protest. Trwa. My jesteśmy otwarci, jeżeli jest potrzeba dialogu, czy są jakieś konkretne propozycje związane, czy to już z uchwalonymi ustawami, czy z tymi propozycjami, które będą wypracowywane w kontekście daniny solidarnościowej. Możemy oczywiście rozmawiać i chcemy rozmawiać. A władza nie czuje się zmęczona tym protestem? Myślę, że dla wszystkich to jest sytuacja dyskomfortowa, zresztą każdy normalny człowiek, który ma w sobie odrobinę empatii, a rząd Mateusza Morawieckiego składa się z osób, które proszę mi wierzyć są wrażliwe. Każda taka osoba, która patrzy na to, jak ten protest przebiega, jak te osoby funkcjonują przez kolejne tygodnie, jak też są właśnie instrumentalnie wykorzystywane przez niektórych polityków, no tak musi, musi odczuwać duży dyskomfort. Czy to prawda, że Kancelaria Premiera zapewniła ciągły dyżur karetki pogotowia przed Sejmem? To prawda i opłacamy tę karetkę tak samo jak staramy się stworzyć, żeby w tej trudnej sytuacji, stworzyć warunki, żeby w tej trudnej sytuacji te osoby miały zabezpieczone zarówno wyżywienie, jak i te wszystkie potrzeby, które ktoś przebywający przez kilka tygodni w miejscu nieprzystosowanym do tego, bo korytarz sejmowy nie jest miejscem przystosowanym do tego. Um, Ale um. chyba nie grozi tam epidemia, jak mówił ostatnio pan Marszałek Kaczewski. Dzisiaj rano w sygnałach dnia <klimy> tak jakoś troszkę na okrągło opowiedział o tym, co miał na myśli, niezupełnie to. Ja nie jestem lekarzem. Pan marszałek dzisiaj, tak jak pani redaktor zwróciła uwagę, wyjaśniał w sygnałach dnia intencje wypowiedzi. Zależy nam na tym, żeby te osoby były bezpieczne. Dlatego dyżuruje tam karetka. Dlatego zapewniliśmy wszystkie potrzeby, które da się w takiej sytuacji osobom protestującym zapewnić. Czy 25 maja odbędzie się zgromadzenie parlamentarne NATO w Sejmie? Oczywiście, że się odbędzie zgromadzenie parlamentarne NATO. Przygotowania do tego już są bardzo zaawansowane. I obejmują też odgrodzenie protestujących? Muszę zwrócić uwagę, że te osoby, które protestują w Sejmie, cały czas są odgrodzone. To odgrodzenie polega na tym, że stoją mosiężne słupki, między którymi jest rozwieszony rodzaj jakiegoś ozdobnego sznura i to jest rodzaj e, odgrodzenia czy wygrodzenia. Natomiast jeśli chodzi o samo zgromadzenie parlamentarne, to te osoby, zresztą tak chodzi jak mi wszystkie o to, czy, inne czy, postronne. Czy uczestnicy zgromadzenia będą mieć chociażby dostęp wzrokowy do protestujących? Tego nie wiem, dlatego że za organizację. Pracy Sejmu jest odpowiedzialny marszałek Sejmu, szef kancelarii Sejmu. Natomiast na pewno nie będą mogły te osoby uczestniczyć czy wchodzić do miejsc, gdzie się odbywają obrady, podobnie jak inne osoby postronne na tego rodzaju Jasne, spotkaniach bo Sądząc o dwujęzycznych być... napisach na, na, na plakatach przygotowanych przez protestujących na ich koszulkach, to, to mają nadzieję, że wieści o tym proteście pójdą w świat, także za sprawą tego zgromadzenia. Rozumiem. Wypowiedz i działania osób protestujących w Sejmie, niektórych z nich są coraz bardziej emocjonalne. Przyzna Pani, że one wykraczają poza taki zwykły protest, namawianie, żeby głosować na tą partię, na inną nie głosować. To już jest coś więcej niż sam protest w sprawach osób niepełnosprawnych. Wypowiedzi też pana prezydenta Wałęsy, który gościł wczoraj u osób protestujących, były stricte polityczne, Polityczne. natomiast Dobrze, musimy kropkę, bo temat... chcę zapytać. Mam dwie minuty, dwie i pół. A ja muszę powiedzieć, że a na ja Zgromadzeniu parlamentarnym że na zapytać. to mogą przebywać tylko osoby, które są do tego uprawnione, niezależnie, czy e, są w pełni sprawne, czy są niepełnosprawne, a osoby poza, e, a niezaproszone, nieposiadające stosownych Panie identyfikatorów tam czy, nie mają wstępu. Czy ustawa o bezpieczeństwie imprez masowych może zostać zmieniona, bo jeżeli. W Poznaniu policja działała zgodnie z ustawą, yy, prawidłowo, ale okazało się, że to jest za mało, by zapewnić tam bezpieczeństwo i porządek, to może trzeba zmienić ustawę. Trzeba na pewno analizować w sposób ciągły przepisy i rozwiązania, które są stosowane po to, żeby zapewnić bezpieczeństwo na stadionach. Jak porównamy obecną sytuację z latami 90., to widać, że zrobiliśmy olbrzymi postęp. Natomiast sytuacja z Poznania jest dowodem na to, że trzeba nadal pracować. Tutaj służby, tutaj policja. A kto odpowiada za burdy w Poznaniu? Zdaniem prezydenta miasta. Władza. Pan prezydent oczywiście próbuje wykorzystać każdą sytuację, żeby zaatakować rząd Prawa i Sprawiedliwości. Natomiast policja za, tutaj zachowała się zgodnie z wszystkimi procedurami. Momentalnie wykonała zadania, które w takich sytuacjach przed nimi stoją. Tak jak powiedziałem, trzeba jak przeanalizować. Wiemy, dopiero, kiedy organizator zwróci się o pomoc, to wtedy interweniuje. No właśnie I no właśnie pytam, czy ta ustawa, czy ta ustawa jest. Logiczna dobra, ponieważ doświadczenie nie tylko tej ostatniej imprezy, ale wielu innych pokazuje, że być może trzeba to zmienić. Pytanie tylko, czy chcemy zdejmować całą odpowiedzialność z organizatora, bo organizator ma też obowiązek zapewnić ochronę, a policja właśnie dopiero, kiedy ta ochrona sobie nie radzi, interweniuje. Te rozwiązania są wypracowane przez wiele lat, ale oczywiście, tak jak powiedziałem, nadal trzeba analizować sytuację i podjąć takie działania, żeby sytuacje podobne do tej w Poznaniu nie powtórzyły się. I szybciutko zapytam jeszcze, czy premier Mateusz Morawiecki, mimo nieprzyjemnego doświadczenia z sali BHP, będzie kontynuował podróż po kraju i spotkania z osobami, które chcą się z nim spotkać? także z przeciwnikami politycznymi Oczywiście że tak, my chcemy rozmawiać z Polakami. Ten objazd kraju trwa i będzie trwać. Jutro na przykład premier będzie na Dolnym Śląsku w kotlinie Kłodzkiej. Zapraszamy wszystkich do Bystrzycy. I to Beztrzycy. będą spotkania otwarte. Spotkania dla wszystkich. otwarte. Premier nie boi się nawet najtrudniejszych pytań. Natomiast rzeczywiście czym innym jest Trudna dyskusja, a czym innym jest robienie prowokacji, awantur, takich z jakimi mieliśmy do czynienia ale jak, na sali pro... BHP. Tam były pytania. Tam nie było tak pani nie redaktor, były pytania. tam przede wszystkim tam przede wszystkim było dużo emocji, przepychanki. Jeden z <laughs> tak, pracowników CIR-u został uderzony, pani rzecznik została obrzucona wulgarnymi słowami. Jeżeli powtarzają się twarze osób, które jeżdżą na te spotkania, nie po to, żeby dyskutować, tylko po to, żeby wszczynać awantury. No to też tego trzeba mieć świadomość. Ale to też są Polacy. A Oczywiście, są spotkania dlatego, z z Polakami. dlatego te spotkania są otwarte. I wszystkich, którzy chcą dyskutować, zapraszamy na kolejne spotkania premiera Mateusza Morawieckiego. Dziękuję bardzo. Mówił Michał Dworczyk. Dziękuję bardzo. Szef Kancelarii Premiera Beata Mnich. Do usłyszenia.